Tak grubo w programie High Five chyba jeszcze nie było. Koenigsegg CCX. Mam nadzieję, że widzieliście już poprzedni materiał z Koenigseggiem Agerom. Jeżeli nie, no to musicie koniecznie nadrobić ten materiał. A tymczasem skupmy się na tym zajebiście limitowanym aucie, bo tych samochodów jest tylko 30 egzemplarzy na całym calutkim świecie. Samochód z prywatnej kolekcji, ale zanim opowiem wam jeszcze więcej o tym ciekawym człowieku, ciekawym kolekcjonerze, to chciałbym opowiedzieć wam o samych samochodach. Przejdę do tego potem. To, do czego zmierzałem, ten samochód jest bardzo mocno limitowany, produkowany w malutkiej manufakturze w Szwecji. Pierwsze samochody zaczęły wychodzić w 2006 roku i w tym samym roku miała miejsce taka ciekawa sytuacja w programie Top Gear. Stick rozbił się właśnie takim Koenigseggiem CCX, z tym, że bez spoilera. Na początku tego programu Stig zrobił bardzo słaby czas, bo tam powyżej minuty 20, i potem powtórzył go trochę mocniej, no i niestety rozbił samochód. Ale co ciekawe, właściciel Koenigsegga, czyli Christian von Koenigsegg, kilka tygodni później podstawił do programu Koenigsegga CCX, tylko że już ze spoilerem, no i wtedy wykręcił rekordowy czas, którego bardzo ciężko było pobić. Chyba kolejny Koenigsegg pobił właśnie ten czas. Samochód ma w sobie nazwę X, czyli rzymskie 10. To oznacza, że wyprodukowano go na dziesięciolecie powstania Koenigsegga. No ale więcej wam opowiem w trakcie. Chcę wam pokazać ten samochód. Zobaczcie też, jak wygląda kluczyk. Bardzo specyficzny. Jest takim po prostu kawałkiem metalu. I tutaj tym przyciskiem otwieracie samochód. Bardzo ciekawy kluczyk. Inny niż wszystkie. Bardzo fajnie fituje. Patrzcie, jaka miniaturka. Piękna by była do zdjęcia. Oklejony jest, jak widzicie, 7.3 od kolektora 73. I oklejony jest w logo i w napisy Positive Ways. Samochód jest w ramach akcji Positive Ways i ja jestem właśnie podczas trwania całego Positive'a, bo zostałem zaproszony przez Positive Ways na cały event 5-dniowy, za co bardzo dziękuję. Cały karbonowy spoiler. Bardzo ciekawie ten samochód też wygląda od tyłu. Zobaczcie, jaki on jest niski. Dla porównania stanę obok niego. Zobaczcie. Do pasa. On ma niecałe 1,20 m. I no to w zależności od pneumatycznego zawieszenia, które działa perfekcyjnie, ale słyszę, że odpalona jest teraz Agera. Robią zdjęcia, Miroshi robi zdjęcia, żeby były piękne zdjęcia na Insta. Bardzo nisko położony ten samochód, z niskim środkiem ciężkości. I ten tył wygląda naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Zanim zobaczyłem na żywo ten samochód, wydawało mi się, że to jest auto, które jest już takie zmęczone swoimi latami, tak jak Lamborghini Gallardo. Mam podobnie z tym autem, że jak patrzę na to auto, to nie przeszło próby czasu. Tu na żywo totalnie zmieniam zdanie. Zobaczcie, jak ten samochód... Kurczę, no nie wiem, czy na filmie to odwzoruje, ale na żywo robi taką robotę. Z każdej strony tak naprawdę. No i bardzo mocno wyróżnia się ta linia. Co do samego silnika, za chwilę go oczywiście otworzymy. Zobaczcie, co tutaj mamy. To jest duszek. Duszek koenigseggowy. Co do samego symbolu ducha, to też jest to ciekawa sprawa, ponieważ Koenigsegg ma swoją siedzibę w Szwecji, w miejscu, w którym wcześniej był szwadron militarny. I niektóre sprzęty miały w tej bazie naklejone takie logo duszka. Zobaczmy też, jak wygląda dyfuzor i wydech w tym aucie. Zobaczcie, jak on jest wybebeszony, znaczy jak pusto tam jest. Cały sprzęcior widoczny z zewnątrz. Bardzo ciekawie to wygląda, ale też fajnie jest ukryty, bo stąd z tej perspektywy wiem, że trochę prześwietlony jest teraz obraz, ale generalnie nie widać tego. No i ten wydech jest bardzo fajnie centralnie umieszczony. Posłuchajcie, jak brzmi Koenigsegg CCX. Sposób otwierania tych drzwi i to, jak to wygląda, wszystko jest jedyne w swoim rodzaju. Z tego Koenigsegg słynie. Zobaczcie bliżej, jak wygląda cały mechanizm, który został swoją drogą opatentowany właśnie przez Koenigsegga. Oni stworzyli takie siłowniki i specjalny mechanizm, który otwiera drzwi właśnie w ten, a nie inny sposób. Zobaczcie, jak to wszystko w ogóle wygląda i jak to wszystko z tej perspektywy ładnie odchodzi. Wszystko na milimetry dosłownie. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj pracuje. Wszystko jest stworzone w ten sposób, żeby idealnie domykać drzwi,
ale żeby otwierały się one praktycznie w pionie. I tutaj macie specjalną instrukcję otwierania drzwi. Karbonowe lusterka i piękne czerwone wnętrze. Za chwilę pokażę wam też silnik w tym egzemplarzu. Te koła dużo bardziej podobają mi się niż w Agerze, to znaczy fajne czarne z takimi smaczkami czerwonymi. Oczywiście ceramiczne hamulce. Ciekawie, klasycznie to wygląda. A zanim jeszcze wejdziemy, patrzcie jak wielki jest to próg. Tu jest ze 40 cm. Porównując moją stopę na przykład do tego wszystkiego, możecie sobie wyobrazić jak szerokie to jest i jak ciężko się do tego auta wchodzi. Zaraz spróbuję. Cały monokok w tym samochodzie jest z włókna węglowego i zgadnijcie ile waży ten samochód. Dalibyście wiarę, że ten hypercar o mocy 806 koni mechanicznych z silnikiem V8 waży niecałe 1200 kg. Przecież to jest szok jaki. Jaram się. Tu też mam bardzo wiele rzeczy wam do opowiedzenia. Klasyczne wnętrze. Nie ma tu nic takiego mega futurystycznego. Wręcz powiedziałbym, że wygląda biednie. To znaczy, no zobaczcie sami. Co ciekawe, te Koenigseggi, wszystkie CCX-y wychodziły w sześciobiegowym manualu. Czajcie? 800, ponad 800 koni w manualu? Ja pierdzielę. Pierwsze, na co zwrócicie uwagę, to to, że nie ma tutaj prędkościomierza. No to gdzie jest prędkościomierz? Prędkościomierz pokazuje się po odpaleniu zapłonu tutaj cyfrowo. Tak jak wygląda to jak na kalkulatorze, dosłownie. Oprócz tego nie ma wskaźnika paliwa. Po prostu pali wam się tutaj kontrolka przy wskaźniku paliwa. Zobaczcie, jakie piękne kierunkowskazy. 750 obrotów, jaki cichutki jest. To chyba hybryda. Nie, samochód na wyłączonym silniku pokazuje takie niskie obroty, nie schodzi do zera. Radio, z tego co widzę, właściciel dołożył sobie sam, nie jest fabryczne. Tutaj bardzo, bardzo mały wyświetlacz, na którym praktycznie nic nie widać, tym bardziej jak jest jasno. Patrzcie co tutaj mamy, pokrętło do zmiany trybów trakcji. Traction control, off, 20, 15, 10, sucho i mokro. To jest to. I teraz mamy zapłon. Klakson. Wszystko jest takie surowe, zobaczcie. O, jej. Tak wygląda ten panel środkowy, a co ciekawe, tu jest bardzo sprytnie ukryty taki przycisk czerwony. To nie jest bynajmniej katapulta, to jest przycisk, który odłącza prąd i samochód bardzo fajnie może sobie miesiącami, latami w jakiejś kolekcji czy w salonie stać. I nie traci prądu po prostu, nie trzeba potem ładować znowu akumulator. Jak na kilkunastoletni samochód, to naprawdę jest w świetnej kondycji, w ogóle nie zniszczony, nie przetarty nigdzie. Bardzo mi się to podoba. Nadkola odchodzą razem do góry z całą klapą, przez co możecie zobaczyć jak szeroki jest to kapeć. Wszystkie mechanizmy, wszystko jest na wierzchu. To samochód wygląda fenomenalnie z tej perspektywy. Jeszcze dla zdjęcia na Insta otworzę sobie klapę bagażnika z przodu i będzie przecudownie. Żeby zamknąć klapę silnika, wystarczy po prostu ją opuścić. Ważne, żeby nie robić tego za spoiler. Tutaj przytrzymać ją i z tego co pamiętam docisnąć. Cała filozofia. Zwrócę wam uwagę na charakterystyczną budowę wycieraczki. Jest jedna wycieraczka, jest położona pionowo. Wydaje mi się, że to dlatego, żeby po prostu przy większych prędkościach nie odpadła nam. Jest to tak zmyślnie zrobione. A skoro już o prędkości mowa, to ten samochód rozpędza się do 400 km na godzinę, a 1/4 mili pokonuje w niecałe 10 sekund. Jak na samochód sprzed dekady, to jest naprawdę imponujący wynik. Podobne rozwiązanie zastosowało Pagani w swoich samochodach. I nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ kolektor ma w swojej kolekcji też Pagani Huayre Roadster i to jest informacja, z którą was zostawiam i przekierowuję was do profilu na Instagramie kolektora. Naprawdę, to jest potężna kolekcja i zapraszam was na ten Instagram, żebyście zobaczyli sobie resztę samochodu. Te dwa Koenigseggi to nie są jedyne hypercary z garażu kolekcjonera. Jak otworzyłem wam tył, to pokażę wam też przód. Tu bardzo sprytnie ukryty jest ten mechanizm otwierania. Teraz lekko trzeba podważyć i pociągnąć do góry. O, to już się troszeczkę ciężej otwiera, ale też jest na siłownikach i co fajne, można otwierać klapę bagażnika przy otwartych drzwiach. Nie ma to, nie stanowi to problemu. Zobaczcie, co się kryje w bagażniku. W Chironie nie było zbyt wiele miejsca, no i w Koenigseggu CCX też. Tutaj mamy takie malutkie miejsce
do niczego tak naprawdę. Na zakupy się nie spakujecie. A już tak na serio, zobaczcie tu również charakterystyczne odchodzące nadkola, przez co widzicie całą oponę od góry. No i zawieszenie. No i znowu surowy charakter Koenigsegga. Zawieszenie widoczne gołym okiem. A tu pięknie wszystko przyte fajną skórką miękką. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że poszło, że zamknięte. I z tego miejsca chciałbym podziękować Wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wy jeszcze nie oglądaliście filmu z Koenigseggiem Aggerą, to zapraszam do nadrobienia zaległości. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Może z hypercarami, może Gemera następnym razem. Lecą już po mnie, więc kończę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć! Co jest, kurde?